Dziś opowiem Wam o szafce narządowej, którą w końcu ustawiłem na swoje miejsca. Na swoje miejsce są tutaj narzędzia od frezarki i od tokarki, jakieś pomiarowe. Tu na górę zrobiłem sobie taki blat, tutaj z krawędziami, żeby jak położę jakieś drobne narzędzie czy jakiś detal, żeby mi się po prostu nie zsunął. A dodatkowo ten blat jeszcze jest tu zdejmowany. Ciasno tutaj jest stosowane. Tu. O, tutaj ciasno wchodzi. Ale wtedy mam łatwy dostęp tutaj do górnej części tego regaliku. Ten regalik stał już u mnie kilka lat, a jeszcze zaletą jego jest fajne, że to, że można sobie wyjeżdżać. A jak będę potrzebował dodatkowo, to jeszcze tu mam w pudełkach, tylko teraz pokazuję Wam, to nie bardzo mi, nie mam jak przytrzymać i mogę sobie jeszcze dodatkowo wysunąć w pudełkę. Tu jest jedna półeczka, druga półeczka, tu są, z tej najczęściej korzystam, z dużo wierteł, jakichś frezów. Kolejna półka, to same noże tokarskie. Teraz jak coś będę szukał, to tylko będę zeknął tu. Cięższa szuflada. O, tutaj trochę lżejsza. Tutaj są podkładki do noży tokarskich różnymi grubościami. Tu jest czwórka, ósemka i tutaj tu są mieszane cięte, to już są przeze mnie. Tutaj są od milimetra do czterech, no i tam jest trójka, a tutaj są takie zbieraniny. O, tutaj jakieś szczotki drucianne, skrobak, wiertła, bardzo ładne narzęki, to wszystko. I tutaj następna, tu są wiertła, jakieś narzędzia, klucze. Te to klucz, na przykład klucz jest od uchwytu z miękkimi szczękami. Jak niepotrzebny, to jest właśnie tutaj sobie leży, żeby sobie czekał. O, i tu jeszcze ostatnia, pusta. A tutaj nie wiem, co tu jeszcze sobie zrobię. Może będzie jakaś robota. A jeszcze dodatkową fajną atrakcją jest tutaj taki kluczyk. Nie mam tego, co zamykać, ale jak tu sobie zamknę, to lewą ręką niewygodnie. Teraz spróbuję przełożyć kamerę w drugą. O! I teraz szuflady się nie wysuną. A jak tylko otworzy się tutaj to zamknięcie, wtedy normalnie szuflada może wyjechać. Ale tak jest wypoziomowana, że praktycznie się nie wysunie. O! Ale powiem Wam, że to było chyba prawdopodobnie jakiś taki regalik na akta. No i on jest też troszeczkę krótki, ale także jest fajna rzecz, że czasami tu i z boku do niego można zajrzeć i zobaczyć, co na jakiej półce jest schowane. Nieraz nie trzeba, tak jak tutaj widzicie, szuflady wysuwać, czy coś można sobie wyjąć z boku. To też jest zaleta, powiem. Także szybko dostęp. Jeszcze może sobie tam poprzekładam właśnie, że z tej strony będą narzędzia. O, w tej chwili mi taki pomysł przyszedł, a z tamtej strony będzie cała szuflada. Znaczy będzie pudełko. O, i w ten sposób będzie łatwy dostęp do niektórych narzędzi. Także taki fajny regalik ze złomu. Dziękuję.